Cześć. Jest 21 lipiec 2021 rok, godzina 10:30. Jak widzicie, całkiem niezła pogoda. Jestem w Prudniku na dworcu. Tu rozpoczyna się, kończy główny szlak sudecki, który zamierzam przejść. Mam nadzieję, że mi się uda. Wciskam teraz czerwony guzik i ruszam. Hej. Kilka kilometrów. Można było coś zjeść. Czy tam jakiś sklep w ogóle będzie? To jest najważniejsze. To wszystko pójdzie na bok. Woda też. Bułki te. Musi się wyjść tu. To się na pewno zmieści. Miasto pracy. Komuś się przyda. Przed chwilą udało mi się znaleźć nocleg w Pokrzywnej. Z tego co słyszałem, warunki nie będą najlepsze, ale najważniejsze, żeby gdzieś się przespać. Może być tam było problem ze znalezieniem noclegu. Na razie ten szlak jest dobrze oznaczony. Zobaczymy, co będzie dalej. Idę teraz takim w okolicy takiego parku w Prudniku. Dosyć fajnie. Siedzie najważniejsze, że nie jest ciepło, że nie ma upału. Owszem, troszeczkę słońce grzało, teraz się zachmurzyło, ale to nie był upał. To jest najważniejsze w tym wszystkim. A teraz droga. Tam w oddali widać Prudnik.
takie maleństwo. No i tutaj już Góry Opawskie, a właściwie to ich początek. Przed chwilą nadrobiłem trochę drogi. No nie, normalnie, zazwyczaj dobrze jest to szlak oznakowany, ten szlak, ale teraz, tuż za Kozią Górą, tam gdzie jest ta wieża, wchodzi się na krzyż. I tam już nie ma żadnego oznakowania. Dopiero trzeba zejść niżej w kierunku sanktuarium i oznakowanie jest. A skąd nie miałem wiedzieć, że to trzeba w lewą stronę skręcić? Jezu, trzeba wszystko na noc. Za mną w sanktuarium świętego Józefa, miejsce, gdzie był uwięziony m.in. kardynał Stefan Wyszyński w latach 50. tego komunista. Na początku lat 50. A crow flew to me, kept its distance, such a proud creation. I saw it so, envied its pride, but needed nothing it had. Pewnie ktoś jest ciekawy, dlaczego wybrałem akurat szlak sudecki, główny szlak sudecki. Właściwie brałem pod uwagę dwa. To jest Beskidzki, no i ten właśnie sudecki. Beskidzki może nie przeszedłem w całości, ale jakieś 70% tego szlaku przewędrowałem kilka razy. Niektóre odcinki nawet kilkanaście razy. Właściwie nieznany mi jest tylko Beskid Niski. Tak, w niektórych miejscach byłem kilkakrotnie. W związku z tym postanowiłem wybrać szlak, główny szlak sudecki. Dlaczego? A dlatego, że właściwie go nie znam. No, poza Karkonoszami, w których byłem 15 lat temu, a pierwszy raz jeszcze wcześniej, poza Górami Stołowymi, gdzie też byłem 15 lat temu, wejście na Kopię Biskupią 4 lata temu, tak właściwie Sudetów nie znam. Dlatego wybrałem czerwony szlak sudecki. Od razu widać, że niewielu ludzi tędy chodzi. Szlak totalnie zarósł. Ach, jakieś muchy mi tu latają. But needed nothing it had. A dove came to me, had no fear. It rested on my arm. I touched its calm and beat its love. But needed nothing it had. A swan of white, she came. Zostało mi do pokrzywnej 2 godziny. Dzięki.
No cóż, trzeba się wybrać. Drogę sama się biegnie. Idzie się takimi dzikimi terenami. Bardzo mało ludzi. Jeżeli już to pojedynczy, zaledwie. Bardzo przyjemna droga. Ale jak ktoś mi powie, że to miało być lajtowo, to taki płaski odcinek, to chyba za bardzo się rozpędził w swoich ocenach. Zobaczcie teraz tutaj. Tutaj takie już... Oczywiście kamera tego nie oddaje, ale to jest dosyć strome zejście. To są niezłe chaszcze. Wszystko koło pokrzywnej. Zajście. Jestem w szkolnym schronisku młodzieżowym w Pokrzywnej. Akurat po drodze było, więc wstąpiłem. 29 zł kosztuje pokój. No ale WC i łazienka na korytarzu. No, za taką cenę nie można za bardzo wiele oczekiwać. Dobra, umyłem się, zjadłem. Sprawdzę jeszcze coś na mapie, na właściwie jutrzejszą drogę. No i kładę się spać, bo tam muszę wstać. Drugi dzień mojej wyprawy po szlaku sudeckim. Wychodzę z Pokrzywnej. Jest 22 lipca i idę w kierunku Głuchołaz. Dzisiaj 22 km. Nie wiem, czy ja nie za późno troszeczkę wyszedłem, bo jest przed 9. Uda mi się bez problemu do tych Głuchołaz dojść. No to rozpoczynam szlak. Idę lasem. Do Biskupiej Kopy mam 2 godziny 15 minut. Ciekawe, czy mi się uda w takim terminie, w takim czasie wejść, ale raczej nie, bo ciągle nagrywam, zatrzymuję się. Wchodzę na następną kopę. Minąłem Szyndzielową. Nie wiem, jaka będzie ta następna. Przede mną przebiegło jakieś zwierzę. Przypominało go kota, ale czarnego. A to chyba nie był kot. Jak tylko przechodziłem, czmychnęło na bok. Nie wiem, co to było. Pogodę mam super. Do chodzenia. Nie pada. Jest ciepło. Nie ma też nadmiernego słońca, także bardzo fajnie się idzie.
a wejście tak jak we wszystkich górach. Trochę wymagające, ale nie tak bardzo. Cały czas idę na Biskupio. Górę. A, kop. Jestem 16 minut od Jarmutuka. Zaraz zobaczę, która jest godzina. Godzina jest 14:57. O, to kawałek drogi. Chcę zobaczyć jeszcze na mapie, jak sytuacja wygląda. Oh!
kościół w Podlesiu. Środka wypoczynkowego Czerwonego Dzieła. Właściciel właściwie będziela już pojedynczym osobą noclegu, ale jeżeli się wspomni, że idzie się główny szlak sudecki i zawsze nie odmawia i zawsze udziela na noclegów. Warunki są super. Łazienka to łóżko do wyboru. No naprawdę, lepiej nie można było. Przyszedłem dzisiaj ponad 20 km. No to do jutra.